Dzień dobry, ja nazywam się Agnieszka Bryc i mam podwójnie ogromną przyjemność dzisiaj gościć profesor Agnieszkę Legutską, ale powiem dlaczego podwójną przyjemność, bo po pierwsze jest to nasz, na szczęście, w końcu postpandemiczna pierwsza debata. Niemożliwe. To jest pierwsza debata postpandemiczna, więc naprawdę długo czekaliśmy na to, żeby się spotkać w ramach naszych czwartków na Koszykowej, czwartków rosyjskich. Cieszę się podwójnie, że rozpoczynam w najlepszym, czyli dobrowym towarzystwie Agnieszki Leguckiej, profesor analityczki z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Agnieszka Legucka jest w zasadzie głównym masterminderem, powiedziałabym. Agnieszka przewraca oczyma, ale tak jest. Do spraw Rosji w największym think tanku polskim, czyli w Piśmie, a jednocześnie wykładowczynią w grupie uczelni Wistula. Agnieszko, bardzo serdecznie Cię witam. Agnieszko, bardzo serdecznie również dziękuję za zaproszenie i czuję się podwójnie wyróżniona, nie dość, że pierwsza, a poza tym ty jak zapowiadasz, to człowiek ma dreszcze na plecach. Ale my będziemy podtrzymywać te dreszcze, ponieważ umówiłyśmy się na rozmowę w temacie, który Agnieszka Legucka intensywnie bada od dłuższego czasu, to znaczy ty w ramach Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych napisałaś i śledzisz rozwój wydarzeń związanych z szeroko pojętą wojną informacyjną, bo tak to nazywamy nie tylko na Zachodzie, ale Rosjanie tak mówią, że przeciwko Rosji trwa wojna informacyjna. I ona przede wszystkim ma miejsce w internecie. Chciałabym dzisiaj poruszyć kwestię Kremla online, bo mamy dużo pytań, dużo wątpliwości, dużo narosłych mitów i warto o nich sobie poopowiadać, bo mamy takie przekonanie i w zasadzie Rosjanie siebie tak przedstawiają, że są mocarstwem informacyjnym. To jest w ogóle ciekawe pojęcie, ponieważ okazuje się, że nam się zwykle mocarstwowość kojarzy z trochę bardziej klasycznymi wariantami, elementami, a Rosjanie mówią, nie no, my w sferze informacji jesteśmy znaczącym graczem i nie sposób się z tym nie zgodzić, że Rosja swoją potęgę ostatnio buduje i wykorzystuje przy pomocy instrumentów związanych z informacją. I pytanie jest też takie, bo w zasadzie ocena wszystkich specjalistów od spraw polityki zagranicznej, czy w ogóle bezpieczeństwa jest taka, że od kilku albo kilkunastu lat powstała nowa przestrzeń polityki międzynarodowej. Jest to kolejna przestrzeń uznawana także przez NATO za tą ważną, strategiczną. My wiemy, że najnowszą oczywiście jest kosmos, natomiast internet, on został kilka lat temu uznany za ten wymiar, w którym odbywa się, czy realizowana jest polityka międzynarodowa. I okazuje się, że państwem, które nie domaga gospodarczo, państwem, które ma olbrzymie kłopoty społeczne, ma ciągle problemy demograficzne, ma starzejącą się populację, ma narastające protesty wewnętrzne. Zresztą to widać, bo Aleksiej Nawalny dosyć regularnie, pomimo tego, że jest osadzony w kolonii karnej, gromadzi opozycjonistów na ulicach Rosji, ale gromadzi przy wykorzystaniu między innymi narzędzi mediów społecznościowych, a więc także internetu. I teraz jest pytanie, czym jest wojna informacyjna dla Rosji? Dlaczego Rosjanie uważają, że są w tej sferze nieźli, są w stanie konfrontować się z Zachodem, ze Stanami Zjednoczonymi, także w sojuszu z Chinami? O Chinach jeszcze pewnie porozmawiamy, ale czym jest w takim razie ta przestrzeń informacyjna dla Rosji, bo my wiemy, że Rosjanie trochę inaczej na to patrzą niż my na Zachodzie. Tak, tak, bardzo dużo wątków i bardzo szeroko, ale zacznę od tego, że kiedyś Barack Obama powiedział do Władimira Putina i on to bardzo przyjął osobiście, że Rosja jest mocarstwem regionalnym. Czyli interesy, a także efektywność jej polityki mocarstwowej głównie ograniczało się do obszaru postsowieckiego. A właśnie dzięki internetowi i dzięki tej wojnie informacyjnej Rosja stała się, to co wspomniałaś, tym mocarstwem informacyjnym, czyli takim, który jest zdolny, ma zdolności szkodzenia
bo to głównie chodzi o możliwości ataków hakerskich, działalności w cyberprzestrzeni, która może zaszkodzić wyborom prezydenckim w Stanach Zjednoczonych czy we Francji. Ale faktem jest to, że rzeczywiście my trochę inaczej rozumiemy wojnę jako taką. Wojna w myśleniu strategicznym Rosji jest wszystkim. Czyli można powiedzieć, że odbywa się w każdej naszej działalności, czy w cyberprzestrzeni, czy w kosmosie. Bardzo holistycznie Rosjanie podchodzą do tych zmagań ze światem zewnętrznym. Ich ta potrzeba takiej budowania oblężonej twierdzy, która umacnia władzę centralną, powoduje, że właśnie w różnych przestrzeniach, w różnych obszarach ta wojna się odbywa. Ale rzeczywiście oddzielają, w przeciwieństwie do analityków zachodnich i w ogóle publikacji zachodnich, oddziela i myślenia też strategicznego na Zachodzie, Rosjanie oddzielają infosferę, czyli tą przestrzeń wojny informacyjnej, do której byśmy zaliczyli propagandę, dezinformację, od cyberprzestrzeni, którą z kolei na Zachodzie postrzega się cyberprzestrzeń jako coś wspólnego, że przecież wojna informacyjna odbywa się w cyberprzestrzeni. Niemniej jednak Rosjanie to oddzielają, a i te ataki hakerskie, ta działalność typowo taka, która może zaszkodzić na przykład w wojnie o infrastrukturę krytyczną, o ataki hakerskie na nawet siły zbrojne Federacji Rosyjskiej, to tutaj bacznie się temu przyglądają, ale ta ich możliwość mocarstwowości informacyjnej, o której teraz rozmawiamy, odbywa się właśnie w tej infosferze. No i tutaj mamy ogromne doświadczenie służb specjalnych głównie zarówno Rosji Radzieckiej, jak i jeszcze carskiej, ale wtedy nie było takich możliwości, powiedzmy, oddziaływania informacyjnego na zewnątrz, jak później dostarczyła nam technologia. Ale wtrącę ci się, ale były protokoły mędrców z Jonu. Też no broń informacyjna, mnóstwo, propagandowa. Tak, mnóstwo. Ta dezinformacja w ogóle jest pomysłem rosyjskim. Samo pojęcie jest pomysłem rosyjskim, dlatego że zostało wprowadzone do słowników właśnie dzięki działalności służb specjalnych, później przetransformowanych. Nie będziemy teraz jakby poszczególnych tych transformacji omawiać, ale i KGB, i to działalność poza granicami Rosji, bardzo mocno rozwijana, doskonalona, ale także, to jest ważne, scentralizowana, tak? Czyli najpierw wypuszczano agentów do badania tak zwanego białego wywiadu, czyli czytania gazet, szukania słabych punktów w innych państwach poza Związkiem Radzieckim, a później wymyślania już w centrali, jaką na przykład zastosować kampanię dezinformacyjną. No taką kampanią dezinformacyjną było chociażby, no nie wiem, choroba AIDS, tak? Że to była właśnie też broń biologiczna i tak dalej, i tak dalej. Wiele ludzi w to uwierzyło w tamtym czasie. Ale teraz rosyjskie władze dostosowały się do technologii i to działa na zasadzie takiej sieciowości. To trochę utrudnia potem identyfikację tego, że to jednak Kreml zarządza tą całą sieciowością, a też powoduje czasem takie wpadki, falstarty i taką dezinformację, która jest nieskuteczna, bo dezinformacja, żeby była skuteczna, ten nadawca dezinformacji musi odciąć wszystkie nitki, które dawałyby możliwość weryfikowania, jaka jest prawda. A skuteczna dezinformacja jest wtedy, kiedy za pomocą mylnej informacji zmienimy sposób postępowania naszego przeciwnika, a w szczególności tutaj chodziło o rządy państw, dzisiaj też, tylko za pomocą proxy, byśmy powiedzieli. Tymi proxy są społeczeństwa państw zachodnich, które są główną taką bazą działalności dla rosyjskiej dezinformacji. A dlaczego właśnie Rosjanie wprowadzili to do słownika? Na Zachodzie funkcjonuje pojęcie misinformation. My tego nawet w języku polskim nie mamy. Misinformation, czyli mylne podanie jakiejś informacji, ale nieintencjonalne. Tak? A Rosjanie to udoskonalili i stworzyli disinformation, czyli dezinformacja, czyli intencjonalne wprowadzanie w błąd. I w tym kontekście rzeczywiście mocarstwowość informacyjna
A Rosji to jest bardzo fajne pojęcie. Właśnie teraz w kwietniu Władimir Putin zmienił czy zaktualizował koncepcję bezpieczeństwa międzynarodowego, tak jak to Rosja go postrzega i jakie zagrożenia postrzega z tytułu rozwoju i technologii, ale także tej infosfery, która może być zagrożeniem dla Rosji, i wprowadza też takie elementy, uważając, że zagrożeniem dla Rosji może być chociażby konflikt, który wynika z tego zderzenia w infosferze, czyli właśnie wojny informacyjnej. Ja ciągle w tym samym wątku, my wiemy, że prezydent Putin boi się kilku kwestii, znaczy kilku rzeczy, i między innymi boi się tego, żeby nie został pozbawiony władzy za pomocą, tak jak to miało miejsce na Bliskim Wschodzie, arabskich wiosen, a później przecież była zarzucał Hillary Clinton, stąd zrobił wszystko, żeby wybory prezydenckie w 2016 roku wygrała nie Hillary Clinton, tylko Donald Trump. On zarzucał jej w 2011 roku, że inspiruje jako sekretarz stanu rosyjskich obywateli do protestów przeciwko, i teraz cytuję prezydenta Putina, władzy konstytucyjnej. Oczywiście zapomniał wspomnieć, że sfałszowano wtedy wybory i Rosjanie po prostu wyszli na ulicę w sprzeciwie wobec takiej masowym fałszerstwom. Natomiast prezydent Putin winien, to jakby wróg jest u bram. I ten wróg zrobi wszystko, żeby... Boże, jest w środku. No właśnie, zrobi wszystko, żeby przeniknąć do Rosji, przeniknąć do społeczeństwa i rozsadzić władzę rosyjską od środka. Czy można by powiedzieć, że w takim razie Rosjanie przejęli, znaczy w ogóle wytworzyli taką nie tyle strategię, ale podejście do walki informacyjnej w tych dwóch sferach, o których ty mówisz, w wydaniu takim technicznym, czyli w cyberprzestrzeni, i w wydaniu informacyjnym, czyli w wersji takiej sieciowej, prawda, upowszechniania MIS, czyli tej dezinformacji, ale w sposób taki bardzo świadomy. My wiemy, że Rosjanie chyba odkryli swoje umiejętności, można powiedzieć skuteczność tych umiejętności. I jeżeli sobie popatrzymy tak wstecz, to okazuje się, że tak, mamy wybory w Stanach Zjednoczonych 2016 i tak czy inaczej pomoc w zwycięstwie prezydenta Trumpa. Potem ostatnie raporty służb amerykańskich mówią o tym, że Rosjanie mieszali się także w tych ostatnich wyborach w 2020 roku, w listopadzie. Wiemy, że przyczynili się także, jakby nie tyle, że pchnęli Brytyjczyków do Brexitu, ale podsycali takie nastroje wyjścia z Unii Europejskiej. Wiemy, że bardzo skutecznie szerzyli hasła antyszczepionkowe podczas pandemii, że jednocześnie upowszechniali wizerunek Sputnika 5, czyli Sputnika V, jako tej jedynej, najcudowniejszej szczepionki, chociaż sam prezydent Putin długo zwlekał, zanim w ogóle... No i nie wiadomo, czy się zaszczepił Sputnikiem. Tak, czyli można powiedzieć, że Rosjanie skutecznie prowadzą konfrontacyjną jednak politykę z Zachodem, nie przy pomocy właśnie ani zielonych ludzików na podobieństwo Donbasu, ale uderzają w te miękkie strony świata zachodniego, które widoczne są także w sieci. To znaczy, jeżeli mamy do czynienia ze społeczeństwem demokratycznym, z wolnym przepływem informacji, no to jest w ogóle żyć nie umierać dla specjalistów od dezinformacji, którzy, prawda, z Moskwy kierują tymi różnymi kampaniami propagandowymi, dezinformacyjnymi. I efekt jest taki, że mamy całą masę, nie chcę powiedzieć użytecznych, ale jednak użytecznych idiotów i w Europie Zachodniej, i w Europie naszej środkowej. Mamy środowiska, które powielają narrację rosyjską, które są zakochane w takim wizerunku, który Rosja buduje siebie jako jedynego sprawiedliwego i jedynego mocarstwa, które jest w stanie powstrzymać znaczy upadek cywilizacji zachodniej. Znaczy ta propaganda, że zobaczmy, ona nie tylko dotyczy kwestii bardzo technicznych, ale wręcz strategicznych, które potrafią zmieniać światopoglądy społeczeństw. To jest bardzo poważne zagrożenie, ale czy nie uważasz, że prezydent Putin ma taki obraz prezydenta trochę analogowego? Czy można powiedzieć, i to jest pytanie dla ciebie numer dwa,
Prezydent Putin jest prezydentem analogowym i sama mówiłaś o tych żartach, które krążą o tym, jak jego doradcy drukują mu, prawda, YouTube'a, a sam prezydent Putin raczej próbuje podtrzymywać swoją władzę w oparciu o tradycyjne media informacyjne, czyli o telewizję. No ale on nie jest w stanie nie zająć się internetem. Czy można powiedzieć, że w takim razie internet jest nowym kanałem komunikacji prezydenta Putina, ale nie tylko w stosunku do świata, ale także w stosunku do swoich obywateli, bo badania cały czas dowodzą, że Rosjanie budują swoją opinię, swoje poglądy polityczne w oparciu o media klasyczne. Radio, przede wszystkim telewizja. I tutaj raptem mamy internet. Jeżeli internet działa na kierunku zagranicznym, to czy w Rosji działa w przestrzeni także wewnętrznej? No właśnie, to jest bardzo ważne pytanie i bardzo ważne zagadnienie. I kontynuując ten wcześniejszy wątek, jeżeli sobie wyobrazimy, że ten internet jest taką bronią, takim karabinem, który działa w przestrzeni zewnętrznej od Rosji, a potrafi doprowadzić do dużej polaryzacji społecznej, a rodzić wątpliwości, a w ogóle cała także taktyka dezinformacyjna się zmienia. Ten 2016 rok był takim momentem przełomowym obudzenia się Zachodu, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych, jak to tutaj Rosjanie obok nas i nam mieszają. I wtedy zaczęto mówić o tej rosyjskiej dezinformacji, jak ona działa i tak dalej. Ale my, będąc w tym regionie, w którym jesteśmy, zdajemy sobie sprawę, że rosyjska dezinformacja działa już od dawna. A w szczególności mamy przykład Estonii, 2007 rok, atak cybernetyczny, pierwsza wojna cybernetyczna, wyłączenie serwerów państwa, wyłączenie państwa innego sąsiadującego. Mamy Gruzję, mamy Ukrainę i co ciekawe, w pierwszych tych miesiącach tej kampanii dezinformacyjnej dotyczącej Ukrainy, to jest dosyć ciekawe w porównaniu z tym, co teraz się dzieje. Rosjanie próbowali przekonywać do swojej racji. To, co też mówisz, że Rosjanie mają taką wizję świata, siebie, takiego zbawcy, który może mesjanistycznie zwalczyć ten zgniły Zachód, Amerykanów, którzy się wszędzie we wszystko wtrącają. Ale to bym ja powiedziała, że to jest ta propaganda, taka pozytywna narracja o sobie. A dezinformacja ma na celu też w inny sposób wpływać na decyzje rządzących poza granicami Rosji. I o ile w tym 2014 roku do 2016 byśmy powiedzieli, że Rosjanie próbują przekonać do swoich racji, pokazać tych, nie wiem, Ukraińców jako banderowców, faszystów, którzy próbują zająć Krym, to teraz, dzisiaj, a dezinformacja rosyjska nie ma na celu nikogo przekonywać. Ma przede wszystkim rodzić wątpliwości, ma rodzić zamieszanie i najczęściej, a to już jest zadanie służb specjalnych, bada, co nas boli w danym społeczeństwie, w danych grupach społecznych i bardzo często przesyła bardzo różne komunikaty, a różne pod względem grupy społecznej, pod względem państwa, i czasami mamy do czynienia ze schizofrenią taką narracyjną, też i dezinformacyjną, bo na przykład potrafią pokazywać albo na to jako takie straszne, bo tutaj się zbroi, bo Rosja musi się odpowiadać odpowiednio, a z drugiej strony, że NATO jest słabe i sobie nie radzi i tutaj trzeba pokazać, że zaraz się rozpadnie. Więc mamy taki niby chaos, ale to nie jest chaos, to jest właśnie taktyka dezinformacyjna, która ma spolaryzować społeczeństwa demokratyczne, podważyć zaufanie do rządzących i pandemia pokazała to bardzo wyraźnie, że w sytuacji właśnie zaniepokojenia, takiej braku zaufania do wszystkiego, co się dzieje dookoła, no to po prostu to jest środowisko idealne do szerzenia takich dezinformacyjnych. Już przed pandemią były pokazane dane różnych ośrodków, które pokazywały, że za hasłami antyszczepionkowymi stoją najczęściej boty i trolle rosyjskie. A to potwierdziły wstępne badania w czasie pandemii, ale one jeszcze cały czas trwają, bo zbiera się dane i tak dalej, je weryfikuje. Więc nie wiem, będąc w sieci, trzeba sobie zdawać sprawę, że te wszystkie takie, byśmy powiedzieli, posty o tym zaniepokojeniu, co może się stać z naszym zdrowiem, a że szczepionki są niebezpieczne, że szczepionki mogą powodować, nie wiem, prawda, chipy, Bill Gates tam coś nam włącza, to
z dużym prawdopodobieństwem są to po prostu sztuczne konta, które generują takie właśnie informacje, dezinformacje. No i właśnie, jak rozmawiamy o tym, że informacja może być bronią, takim karabinem, który skutecznie może oddziaływać poza granicami Rosji, to okazuje się, że bronią nie można zjeść zupy. Czyli nie może być ona utylitarna, albo trudniej jest utylitarna na tym podwórku wewnętrznym. I właśnie tutaj okazuje się, że ten internet, który jest taki super globalny na zewnątrz, bo można wszędzie się wcisnąć, można być tym mocarstwem informacyjnym wszędzie, to już w kraju jest trudniej, bo internet ze swojej natury ma charakter użyteczny dla wszystkich, jest dostępny dla wszystkich, więc jest trudno kontrolowalny przez władzę. A to już przy ewolucji też reżimu politycznego w Rosji, który zmierza coraz bardziej do takiego mocnego autorytaryzmu, no już jest trudne do zaakceptowania. I władze rosyjskie już od wielu lat, między innymi od tych protestów w 2011-2012 roku, zaczynają się zastanawiać i wprowadzają w życie koncepcję mocnej suwerenności, czyli że władze powinny mieć kontrolę nad tym, co się dzieje w internecie. Bo ludzie, owszem, czerpią informacje z telewizji, to prawda, ale coraz mniej osób w Rosji ufa telewizji, tym informacjom, które pozyskują z telewizji. I wcześniej Władimir Putin był takim kreatorem siebie w telewizji. On był tym, który przejął kontrolę nad rosyjskimi mediami bardzo skutecznie po Borysie Jelcynie. Wyeliminował tych, którzy mogli mu zaszkodzić. No i był tym, który poszedł dalej niż Silvio Berlusconi. Pamiętasz, on kiedyś powiedział, tak jest, Silvio Berlusconi kiedyś powiedział, że to, czego nie ma w telewizji, nie istnieje. Putin poszedł dalej, powiedział, znaczy stworzył świat, że jeżeli coś nie istnieje, to można to wykreować dzięki sile telewizji. I między innymi tych faszystów znalazł na Ukrainie. Ukrofaszystów, jak mówi propaganda. Banderowców i Rosjanie w to uwierzyli. Znaczy duża część Rosjan w to uwierzyła. Ale ten internet był gdzieś tam z boku, w ogóle niezauważany. Ten moment, kiedy właśnie to się zaczęło przebijać do świadomości chyba Władimira Putina, to dopiero kiedy Nawalny opublikował ten słynny filmik o Pałacu Putina i przebił tym sufit taki szklany, bo oglądalność tego filmiku była ponad 100 milionów i prawdopodobnie to będzie najbardziej taki szybko generujący oglądalność filmik na świecie. YouTube tutaj po prostu doznał jakiegoś bomby atomowej, po prostu jeżeli chodzi o oglądalność tego filmiku. Na świecie oczywiście, nie tylko w samej Rosji. Ale przebił ten sufit i nagle Putin po raz pierwszy był zmuszony do tego, żeby skomentować coś, co jakiś tam bloger mówi, pisze o nim. No i oczywiście tam znalazł sposoby wymiksowania się z całej sytuacji. Powiedział, że to nie mój pałac, nie moja ręka i tak naprawdę to internet to jest miejsce deprawacji młodzieży, bo właśnie Nawalny wzywa do tego, żeby dzieci wyszły na ulicę, młodzież się buntowała, a to przecież i pornografia, i zagrożenia. To wszystko wpakował w taki pakiet, w którym właśnie te kwestie bezpieczeństwa egzystencjalne dla młodzieży są bardzo ważne. I w związku z tym Kreml, ten online, ma bardzo duży problem z komunikacją z własnym społeczeństwem. Pojawiają się jakieś tam sygnały, że Putin założy bloga, że będzie się komunikował, ale tak, to jest prezydent analogowy. Prezydentem nieanalogowym, od którego prezydent Putin mógłby się uczyć, jest, znaczy to nie jest prezydent, tylko to jest lider republiki, bo sam tytuł jest Kadyrow nie ma tytułu prezydenta, ale wiemy, że to jest przywódca takiej zczeczenizowanej na model kremlowski Czeczenii.
To nie jest masło maślane z czeczenizowane Czeczenia. Rosjanie mówią o Czeczeniu, że to jest wewnętrzna zagranica. Prawda? Dokładnie. I teraz jest tak, my wiemy, że Kadyrow, on odkrył media społecznościowe, internet znacznie wcześniej. Został takim swoistym... Instagrama. No właśnie. Instagrama. Tak, został celebrytą i on zarządza Czeczenią w sposób taki, powiedziałbym, dyktatorski, jednocześnie celebrycki. I jeżeli prezydent Putin mógłby wyciągać wnioski, to przecież on mógł zrobić to znacznie wcześniej. I nie byłby taki zdumiony tym, że Nawalny jest politykiem znacznie bardziej skutecznym niż cała reszta, ponieważ Nawalny, wiedząc, że Nawalny, czyli przywódca tej pozasystemowej, czyli tej opozycji, która znajduje się poza systemem politycznym, czyli poza Dumą, on zrozumiał jedno, że nie trafi do tych Rosjan, którzy oglądają telewizję i są tymi analogowymi obywatelami, czyli urodzeni jeszcze w czasie Związku Radzieckiego, pamiętają Związek Radziecki, wielką chwałę, więc prezydent Putin jest taką emanacją ciągłości imperialnej. Ale mamy też młode pokolenie i to młode pokolenie często w badaniach socjologicznych nazywane jest pokoleniem YouTube'owym. To jest to, o czym mówisz, prawda? I potem jest wielkie zdziwienie, że Fundacja Nawalnego, która dzisiaj ma nie tyle status agenta zagranicznego, ale sztaby Nawalnego zostały, bo to jest jakby to samo ciało, wpisane na listę organizacji ekstremistycznych i terrorystycznych, że to ludzie Nawalnego, jego ekipa i szeroko pojęta opozycja antykremlowska operują nie w sferze mediów klasycznych, tylko w sferze internetu i mają bardzo duże zasięgi i są w stanie wyprowadzić na ulicę tysiące Rosjan. I jeżeli przecież nie raz od początku w zasadzie powrotu Nawalnego do Rosji śledziliśmy i protesty w Rosji, to one były bardzo imponujące. No, ludzie w Jakucku minus 50 stopni wychodzą na ulicę. To o czym świadczy? Czyli okazuje się, że internet ma także możliwości konsolidujące opozycję w Rosji. I jeżeli stawiamy taką tezę, ty o tym też piszesz, mówisz, że Rosjanie traktują internet w sposób taki, znaczy instrumenty internetowe i sieciowe w sposób ofensywny w stosunku do Zachodu, ale jak sobie prezydent Putin radzi z powstrzymywaniem opozycji i tych, którzy myślą inaczej albo mają, są typowymi użytnikami, przepraszam, internetu, czyli zwracają uwagę na swobodę wypowiedzi, na anonimowość w sieci. Czy prezydent Putin traktuje w takim razie internet w wymiarze krajowym jako coś, co mu sprzyja, czy stanowi dla niego zagrożenie? Myślę, że jest jednej rzeczy świadomy i tego, co ostatnio obserwowaliśmy, jest świadomy ogromnej luki pokoleniowej i tego, że młodzi ludzie w wieku 18-24 pozyskują informacje w ponad 90% właśnie z internetu, czy z mediów społecznościowych, czy tego, że siedzą i szukają jakichś tam informacji, bądź coś do nich dociera. Więc to jest pokolenie, które nie ogląda telewizji, a przynajmniej jeżeli ogląda, to nie uznaje, że to jest miejsce, skąd wiarygodnie można się dowiedzieć o tym, co ich otacza i w jaki sposób to identyfikują i potem wdrażają w życie. Więc to jest pierwsza rzecz, zmiana pokoleniowa. A druga rzecz, warto sobie też przejrzeć samemu, ile wyświetleń ma na przykład wystąpienie Putina noworoczne. Putin występuje rzadko. Co prawda akurat w pandemii zerwał z taką tendencją do takiej celebracji. Zresztą tutaj na spotkaniu też u ciebie było Putin Online, fantastyczne spotkanie Szymona Kardasia i Alicji Ciuranowicz, którzy opisywali, w jaki sposób Putin kreuje się też w mediach i w ramach tej prямой linii potrafi nawiązywać kontakt ze społeczeństwem. Ale to była celebracja tego, w jaki sposób właśnie ta komunikacja strategiczna wręcz się odbywała między liderem a społeczeństwem. W czasie pandemii Rosjanie mieli bardzo
duży zarzut do Putina, że on się schował w bunkrze. Zresztą Aleksiej Nawalny potem mówił, że to jest dziad w bunkrze, czyli dziad w bunkrze już stary, który boi się wszystkiego, nie potrafi zarządzać państwem i siedzi odizolowany od swoich obywateli. I wtedy też badania pokazały, które poleciały na łeb na szyję tego zaufania do Putina, pokazały, że on jednak musi wyjść z tego bunkra i przejść do sfery internetowej, ale to słabo wychodzi, mimo tego, że miał kilka właśnie, więcej wyjść do narodu przy użyciu wirtualnej komunikacji, ale słabo to poszło wizerunkowo, bo albo siedział przy biurku taki stateczny człowiek sowiecki, który mówi coś, tak naprawdę to mu się nudzi, bawi się długopisem, no ale mówi, że tam to i to i to i to i tu rozda, tam rozda i w ogóle sytuacja jest opanowana. Albo zasiadł w takim fotelu, w którym z kolei wyglądał jak ojciec chrzestny i miał wszystko w nosie, jeżeli chodzi o sprawy państwa, więc jemu internet nie wychodzi. To ta wizualna otoczka zupełnie nie działa, nie przyciąga, nie jest wiarygodny w tym, co mówi. W przeciwieństwie do charyzmatycznego chociażby Aleksieja Nawalnego i jego współtowarzyszy, którzy znakomicie funkcjonują w internecie już od wielu lat, potrafią się komunikować, potrafią super robić materiały, które przyciągają uwagę. No ale właśnie biorąc to wszystko pod uwagę, Putin ma problem ze społeczeństwem i w jaki sposób on to próbuje regulować, odpowiadając na twoje pytanie. Przede wszystkim prawo. Prawo i regulacje prawne stają się narzędziem władzy politycznej i te regulacje dotyczą tego, że odbiera się w sieci anonimowość osób, które jest taki pomysł chociażby, żeby na wzór tego, co już funkcjonuje, że karty telefoniczne muszą być zarejestrowane na imię, nazwisko, na paszport i tak dalej. Teraz, żeby można było, są takie propozycje, żeby założyć konto w internecie, na nawet na Facebooku, ale w Rosji jest bardziej atrakcyjne Wkontakcie, taki odpowiednik Facebooka, to trzeba też nie być anonimowym. Trzeba podać dane paszportowe, żeby potem władze miały szybciej możliwość dojechania na konkretny adres. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, zakaz właśnie działalności całej ekipy Nawalnego oznacza, że strona internetowa jest zdjęta, że filmiki, które są puszczane przez ich współpracowników już nie mogą być z logo tej organizacji, a teraz jest szykowany nowy pakiet ustaw, które mówią o tym, że osoby, które są kojarzone albo współpracowały z organizacjami tymi ekstremistycznymi, czytaj Nawalnym, nie będą miały prawa głosowania, bycia wybranym w wyborach do Dumy we wrześniu tego roku. I szereg innych regulacji prawnych i karnych. A w 2020 roku za działalność w sieci, czyli w mediach społecznościowych, na przykład obrażanie władzy, na przykład szerzenie dezinformacji, bądź podciągane jest to pod ekstremizm, osądzono na 2 lata, to jest maks, około 300 osób. Tylko w roku 2020, za czas pandemii, kiedy działalność tę wykryły oczywiście służby rosyjskie. I co jest bardzo istotne, wspomniany przeze mnie Wkontakcie, czyli taki rosyjski Facebook, musi udostępniać służbom policyjnym informacje o swoich użytkownikach. Czyli anonimowość w sieci w Rosji jest bardzo ograniczona. Jest ograniczona do kilku takich komunikatorów, tak? No, Wkontakcie nie, ponieważ to zostało sprzedane, albo władze rosyjskie dość szybko się zorientowały, że rosyjski Facebook może być użyteczny do śledzenia niepokojów społecznych, więc przekonały Pawła Durowa, tego, który wymyślił Wkontakcie,
do tego, żeby odsprzedał im udziały. I akurat Paweł Durow był z tego tytułu dość zadowolony, bo no nie skończył jak, nie wiem, Gusiński i ci, którzy mogli zaszkodzić Putinowi, wyjechał z kraju i stworzył nowy komunikator, który się nazywa Telegram. To jest taki odpowiednik WhatsAppa naszego. I Telegram jest uważany za jeden z najmniej przenikalnych komunikatorów na świecie. I władze rosyjskie od kilku lat próbowały zdobyć od Pawła Durowa kody dostępu do tego Telegramu. Robiły naprawdę bardzo dużo rzeczy, nakładały kary finansowe, likwidowały różnego rodzaju inne konta, ale to się nie udało, bo Rosjanie też się trochę nauczyli tego, w jaki sposób postępować z władzami, które ograniczają i anonimowość, i możliwości działania w sieci, poprzez najbardziej przez VPN-y, czyli możliwości, które pozwalają na to, że nie widać naszego adresu IP. Więc wykupują Rosjanie VPN i stają się obywatelami świata internetowego, dzięki któremu mogą być przynajmniej na jakiś czas niezauważalni przez władze i przez wymiar ścigania. No właśnie, i tylko warto też przypomnieć, że Telegram był tym, czym Facebook i Twitter podczas arabskiej wiosny. I to, co wspomniałaś, że Putin ma obsesję kolorowej rewolucji, a ostatnie wydarzenia na Białorusi pokazały, że Telegram stał się takim najważniejszym komunikatorem i dzięki temu tysiące ludzi wyszło na Białoruś. A więc to, co kiedyś myślano w Rosji, że Aleksander Łukaszenka jest lubiany przez obywateli Białorusi, i to się nagle zmieniło. Już teraz nikt nie wierzy w to, że Aleksander Łukaszenko to jest baćka, ojczulek, który opiekuje się swoimi obywatelami. I ten sam mechanizm może zadziałać w Rosji, bo o ile Rosjanie się nie lubią z Ukraińcami, wewnątrz w ogóle Rosji, między te grupy etniczne, narodowe też nie bardzo się lubią, śmieją się z Czukczów i tak dalej. No w każdym razie jest to taka mieszanka, która wzajemnie często z siebie kpi, ale Białorusinów lubią. I Białorusini nie polubili tego Aleksandra Łukaszenkę, który właśnie zrobił im ogromne fale represji. I Putin, który zrozumiał, że Rosjanie czują sympatię do Białorusinów i widzą, że są podobni. Nagle coś może takiego się wydarzyć w Rosji, to nie. No nie. Tak, i ten wychodzi na to, że Telegram może być tym instrumentem, który pozwoli organizować się nie tylko protestującym, ale także politycznemu podziemiu. Znaczy to jest to, czego może się ciągle obawiać prezydent Putin. Więc pewnie się prezydent Putin zastanawia, co działać, co robić, takie leninowskie trochę, chociaż on sam kreuje siebie na typowego konserwatystę. I teraz zobaczmy, ten internet jest dla niego takim trochę podwójnym problemem, bo z jednej strony pomaga działać na zewnątrz, utrudnia i podkopuje go władzę w kraju. Czy prezydent Putin oprócz takich, powiedzmy, rozwiązań, powiedziałbym, prawnych i technicznych wewnątrz, czy on jest w stanie kontrolować sieć? To znaczy, czy jest w stanie zrobić z internetu tak zwany runet, ale prawdziwy runet suwerenny, tak jak mówiłaś, bo ty także o tym piszesz. Czy prezydent Putin może przejąć, albo inaczej zarządzać rosyjskim internetem i stworzyć z niego taki prawdziwy runet, ale kontrolowany przez kreml.ru? Tak, no na pewno się stara. I w tym pomocna jest ta wspomniana, ale jeszcze nie przez nas zdefiniowana koncepcja suwerennego internetu. Czyli tak jak sobie wyobrażamy świat i granice, które oddzielają poszczególne państwa, to pomysł rosyjski, ale to nie jest pomysł rosyjski, to jest pomysł chiński, który został bardzo chętnie przyjęty przez Rosjan i też propagowany na świecie. Zaczyna być też atrakcyjny dla państw afrykańskich, dla Iranu chociażby. Pojawiają się też sygnały, że w Turcji może też chwycić. I jak sobie wyobrazimy tę mapę świata, to widzimy granice państw. Internet ma
w swojej naturze charakter sieciowy i globalny, ale Rosjanie i Chińczycy promują ideę suwerennego internetu, czyli żeby można było zwiększyć władzę w internecie krajowym, czyli żeby móc kontrolować nie tylko co wypływa, ale przede wszystkim co wpływa do przestrzeni informacyjnej danego kraju. I tutaj Putin widzi rozwiązanie do tego, żeby właśnie przeciwdziałać takim wrażdziebnym, jak to on nazywa, czyli złowrogim działaniom mediów, informacji, które mogą płynąć z zewnątrz w ramach tej sieci globalnej. I ten suwerenny internet to nie jest oczywiście pomysł nowy, on już próbował być wdrażany przez kilka lat. Taka ustawa, taka najważniejsza, weszła w życie w listopadzie 2019 roku, ale nie była jeszcze obudowana technikaliami. Dopiero w tym roku, w lutym, rosyjskie władze powiedziały, że mają techniczne możliwości do odcięcia się od globalnej sieci. Ale oczywiście uzasadnienie jest takie, że Rosjanie mają to tylko dlatego, że jakby z zewnątrz przyszedł jakiś cyberatak, to wtedy Rosjanie będą mogli działać w ramach intranetu, czyli właśnie takiego wewnętrznego internetu. I zmuszono operatorów do tego, żeby zainstalowali specjalne pakiety głębokiej inspekcji, tak to się nazywa, które są, byśmy tak nazwali, takimi technicznymi hubami, które umożliwiają władzy kontrolę ruchu internetu. Co to oznacza? Że mogą na przykład zatrzymać, spowolnić niektóre działalność niektórych platform, stron internetowych. I taki test, crash test mieliśmy w marcu, tak? 10 marca taka najważniejsza służba, która zajmuje się właśnie kontrolą tego, co dzieje się w sieci rosyjskiej, Roskomnadzor, spowolnił działalność Twittera. I początkowo to wyszło jak na warunki rosyjskie, tak właśnie, że jedną z pierwszych stron, które zostały zablokowane, to właśnie tego urzędu, czyli Roskomnadzoru, ale też kilka ministerstw zostało pozbawionych dostępu do sieci. Ale po kilku dniach rzeczywiście użytkownicy Twittera w Rosji widzieli albo połowę ekranu wyświetlanej informacji bądź zdjęcia, albo właśnie bardzo wolno się ładował. Więc jak ktoś bardzo się wolno ładuje, a wiadomo, że też młodzi ludzie, jak szybko coś się nie dzieje, to idziemy dalej. Tak? Przeskakujemy z kanału na kanał, szukamy jakichś innych źródeł bodźców, które pozwalają nam funkcjonować w sieci. Stąd też ten Twitter i ten test na Twitterze nie miał bezpośrednio być uderzeniem w samego Twittera, wobec którego, uwaga, oskarżono, że propaguje treści pornograficzne, czyli właśnie deprawuje młodzież. I to było pretekstem do tej akcji. Tylko tak naprawdę to był sygnał dla najważniejszego, już tutaj przez ciebie wspomnianego, a bardzo dobrze rozwijającego się w Rosji YouTube'a. Rosjanie próbują zrobić coś rosyjskiego, na wzór właśnie, tak jak rozmawialiśmy, no Facebook ma Wkontakcie, WhatsApp ma Telegrama, a w Rosji funkcjonuje jak Rutub. Tylko nikt go nie chce oglądać specjalnie. Tak? No to właśnie tak jak też Rosjanie chcieli stworzyć rosyjską Wikipedię, bo przeczytali w takich globalnych Wikipedii, że to nie wygląda tak, co oni by chcieli, żeby było, ale też to idzie bardzo opornie. W przeciwieństwie do Twittera, który w Rosji jest raczej takim marginalnym medium komunikacji, raczej dla polityków, raczej dla dziennikarzy, dla blogerów, może jest atrakcyjny, ale dla normalnych użytkowników poza tą sferą polityki jest mało atrakcyjny. No tak, według badań z grudnia zeszłego roku, no to użytkowników Twittera było około 11 milionów w Rosji, a już na przykład YouTube to prawie 80 milionów osób, które korzystają z YouTube'a. No i YouTube jest właśnie miejscem tego wrażdziebnego Nawalnego, Aleksieja i jego filmików, ale to jest tylko margines działalności YouTube'a w Rosji. Co ciekawe, Rosja jest piątym rynkiem, jeżeli chodzi o aktywność YouTube'a, więc jest dość atrakcyjna.
ale YouTube spełnia właśnie też funkcję no, pozyskiwania informacji różnych. I rosyjskie władze, i ja się tutaj zgadzam z ekipą Aleksieja Nawalnego, nie podejmą akcji zamknięcia YouTube'a. Bo wtedy Rosjanie by rzeczywiście zauważyli, że coś władze rosyjskie majstrują. Nie tak w Twitterze, którego nie używają, tylko w YouTubie, z którego pozyskują normalne informacje. I też, co ciekawe, rosyjskie władze teraz sądzą się z YouTubem i też nakładają kary, bo YouTube jest miejscem takich programów jak Rosja 24, jak 60 minut, czyli takich super propagandowych rzeczy, które z kolei fajnie jak oglądają na Zachodzie. Więc jak my jednych korzystamy z YouTuba, rosyjskie władze oczywiście, stosując, wykorzystując go do propagandy, no to jego zamknięcie też zamknie nasze możliwości, ograniczy nasze możliwości. RT jest na YouTubie, czyli rosyjska telewizja, która też jest znana z szerzenia dezinformacji, propagandy. Więc o ile koncepcja suwerennego internetu może być groźna w ogóle tak długoterminowo, bo ona zwiększa zdolności państw autorytarnych do ograniczenia wolności słowa, kontroli przesyłu informacji, ale też biznesu. Państwa, które chcą inwestować w Rosji albo w innych krajach, gdzie ten internet ma być bardziej przykręcany, no muszą się zastanowić, czy na przykład ich produkty, które będą wyświetlane na stronach internetowych, nie będą właśnie te strony internetowe blokowane, spowalniane i wtedy długoterminowo może to prowadzić no nie tylko do ograniczenia wolności słowa, ale przede wszystkim też ograniczenia wolności przepływu usług, handlu i tak dalej. No właśnie i okazuje się, że jeżeli Rosjanie, oni zawsze mieli takie trochę skłonności już nawet w myśli politycznej, w geopolityce do patrzenia na Rosję jak na wyspę, prawda? Czy odcięcia od całej reszty świata. Potem mamy bastion, który trzeba bronić, więc ten internet jest trochę takim ciałem obcym, można by powiedzieć, dla współczesnych władz, ale ciałem, którego nie można wyeliminować, czy nie można odciąć. Ale my wiemy, że Rosja poszukuje sojuszników, że poszukuje takich sprzymierzeńców, którzy mogliby przeforsować rosyjskie pomysły na funkcjonowanie internetu, ale nie tylko w samej Rosji, ale w ogóle w wymiarze międzynarodowym i na przykład przegłosować pewne regulacje na poziomie tym głównym, czyli ONZ-owskim, które sprzyjałyby takiemu rosyjskiemu podejściu do internetu. My wiemy, że Chiny i Rosja w sferze właśnie internetowej, cyfrowej i tak dalej raczej są po tej samej stronie, w tym samym obozie, ale łączy je to, że to są państwa autorytarne, które inaczej patrzą na informacje, na przepływ informacji, gdzie widzą znacznie więcej zagrożenia niż akceptują wolności. Różnica polega tylko na tym, że Rosjanie mają taką metodę bardziej informacyjną zalewania sieci internetowych swoimi informacjami czy dezinformacjami. Natomiast Chińczycy mają trochę postawę taką bardziej defensywną i na przykład idą bardziej w aplikacje. Tak? Znaczy, internet jest bardziej defensywny, ale na przykład są znacznie bardziej zaawansowani niż Rosjanie w kreowaniu swoich aplikacji takich alternatywnych względem aplikacji zachodnich, bo jeżeli popatrzymy na te, które prawda, są popularne, no to okazuje się, że TikToki i inne historie to nie Zachód, to Azja, to także Chiny. I tutaj ci wtrącę, tak sobie teraz pomyślałam, że Rosjanie mają know-how, a z kolei Chińczycy mają technologię. Tak. Do tego, żeby właśnie prowadzić wojnę informacyjną wspólnie z tym powiedzmy światem demokratycznym, bądź światem wolnym, który jest zagrożeniem bezpośrednio dla elit rządzących w tych państwach. Oni mają płaszczyznę do współpracy i Chiny, i Rosja. I to bardzo mocno pokazała właśnie pandemia. Bo wcześniej, tak jak też wspomniałaś, że Chiny były postrzegane raczej tak wizerunkowo,
że raczej są tym soft power, że raczej im zależy na ekonomii, a na kontaktach gospodarczych, na tym właśnie globalnej fabryce, gdzie będą centrum świata, ale raczej nie były postrzegane, przynajmniej na przykład w naszej części świata, w Europie, jako to zagrożenie. Pandemia pokazała bardzo dużą zbieżność interesów komunikacyjnych i strategicznych Rosji i Chin. I po raz pierwszy w sumie Rosjanie kopiowali Chińczyków, co może zabrzmi dość ciekawie, czyli konta na Twitterze, na Facebooku, oficjalne konta, albo szerowały tę chińską propagandę, bo w tym momencie rozmawialiśmy bardziej o chińskich wynalazkach tego, że to Amerykanie wymyślili wirusa i że to jest element wojny biologicznej z rywalem chińskim, a że ten wirus to jest wymysł sztuczny, że chipy to przecież też nie jest wymysł rosyjski. I nagle Rosjanie stali się takim młodszym bratem Chin, a jeżeli chodzi o propagowanie dezinformacji właśnie od Chin, które objawiły się w światu już nie tylko w takim milutkim takim wizerunku pandy, który jest akceptowalny i przyjmowany na świecie, ale już tak trochę bardziej groźnie to zaczęło wyglądać i też ten przekaz chiński stał się bardziej konfrontacyjny. No oczywiście, no to oczywiście nałożyły się rywalizacja z Trumpem i tak dalej, i tak dalej. Te zderzenie interesów między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, ale w sferze tej informacyjnej, o której dzisiaj rozmawiamy, widać zbieżność i interesów, ale też taktyki działania. Może troszeczkę Chińczycy mają inne możliwości i też inaczej działają. Chińczycy raczej stosują proxy, czyli wykorzystują różnego rodzaju media lokalne, wchodzą z nimi w kooperację i wówczas te media lokalne szerzą chińską propagandę. Rosjanie mają swoje takie flagowe komunikatory, jak właśnie RT, Sputnik, tylko że tutaj mała gwiazdka, żeby dezinformacja była skuteczna, najlepiej jest, jak jest zakamuflowana. Czyli albo pożyteczni idioci, albo na przykład przedruki w anglojęzycznych artykułach tego, co jest w Sputniku i w RT. No bo już tak to długo trwa, że ludzie się już nauczyli. Aha, RT i Sputnik to mniej więcej rosyjski punkt widzenia. Ale z kolei już jak to jest po angielsku i gdzieś tam jest mimochodem słyszalne albo oglądane na komórkach, to ludzie już wyłączają ten zawór bezpieczeństwa, w którym musieliby się zastanowić, czy warto przyjmować taką wersję wydarzeń, czy nie. No właśnie i teraz w zasadzie ostatnie pytanie, bo bardzo szybko nam czas minął na naszą rozmowę i pora kończyć. Nie mogę nie zapytać o to, jak będzie się sytuacja rozwijała i czego możemy się spodziewać. To znaczy my wiemy, że jest to czy sama sfera cyber i sfera informacji ma swoje plusy i minusy i prezydent Putin także się tak samo jak i cała reszta świata do tego dostosowuje i próbuje nagiąć ten model internetu do swoich potrzeb. Ale pytanie, kto kogo, znaczy to znowu Leninowskie, ja dzisiaj przepraszam, tak cytuję Lenina. Czyli za chwilę będzie, że władza leży na ulicy. A, tak jest. I pytanie jest takie, kto kawo, czyli kto kogo, internet dostosuje prezydenta Putina i Kreml online do siebie, czy raczej Kreml online dostosuje internet do siebie? Znaczy jak uważasz, czy jakby zmierza to w kierunku takim, że jednak będziemy mieli ograniczenia bardzo skuteczne w Rosji internetu, a także wpływ Rosji na ograniczenie w ogóle mechanizmów przepływu informacji w sieci globalnej na potrzeby, czy jakby według wizji rosyjskiej. Znaczy, w jakim kierunku zdążamy i czego można się spodziewać? Kolejnych fal ataków cybernetycznych, bo jakby to się robi powoli taki standard, czy jednak świat demokratyczny utrzyma wolność przepływu informacji, a jednocześnie nie będziemy dawali z siebie robić użytecznych idiotów? Tak, tak. Ja myślę, że duży efekt też ma pandemia.
Przede wszystkim weszliśmy też w ogóle do sfery wirtualnej. Dzisiaj nie mamy publiczności żywej, ale dzięki internetowi możemy się kontaktować z szerszą publicznością, a chociaż brakuje ludzi, kontaktów, więc super, że zaczęłaś ten cykl. Ale biorąc pod uwagę to, co się będzie działo w przyszłości, to na pewno to, co też pandemia, do czego się przyczyniła, to do tego, że państwa autorytarne albo władze autorytarne zaczęły z niej korzystać, bo nie można demonstrować, bo jest pandemia, bo nie można wyrażać swojej opinii, bo jest pandemia i władze też weszły do internetu. Więc jeżeli chodzi o sytuację w Rosji, to rosyjskie władze zrobią wszystko, co w ich mocy, ażeby ograniczyć Rosjanom dostęp do alternatywnych informacji. Przykładem jest chociażby działająca bardzo dobrze w przestrzeni rosyjskiej Meduza, która działa z Łotwy, więc teoretycznie nie powinna mieć problemów z funkcjonowaniem w Rosji, a ma. Przede wszystkim przypięto jej łatkę. Ustanowiono prawnie, że jest zagranicznym agentem, a w związku z czym wycofali się z jej wspierania reklamodawcy i Meduza teraz walczy o życie. Więc jeżeli pytamy się tak, co można by było zrobić, to przede wszystkim wolne media. Wolne media, które będą miały dostęp do obywateli w Rosji, czyli jeżeli rozmawiamy o wolnym, rzetelnym dziennikarstwie, o wolnych mediach, o wolnym przepływie informacji w ramach internetu, to jest gwarancja, że Rosjanie będą mieli także wizję świata, która będzie nam bliska. Drugi poziom, ten, który nie kontynuowałam, o ONZ-cie, i tutaj widzę dużo zagrożeń, niebezpieczeństw, jeżeli chodzi o rozwój właśnie regulacji prawno-międzynarodowych na tym poziomie i ONZ-u, ale wszelkiego rodzaju regulacjach, które mają przełożenie na nasze codzienne życie. Nam się czasem wydaje, że gdzieś tam coś się dzieje daleko i nie ma to odniesienia do naszego życia. Ale jeżeli Rosjanom w 2018 roku, w grudniu, udało się przepchnąć rezolucje Zgromadzenia Ogólnego, które właśnie były bardzo bliskie rosyjskiej wizji internetu, czyli na przykład stworzenie coś w rodzaju cyberkodeksu, w którym to cyberkodeksie, no oczywiście państwa mówią o tym, że w imię zwiększenia bezpieczeństwa obywateli, to trzeba, żeby państwo miało większą kontrolę nad tym, co się dzieje w sieci. No to jest pierwszy krok do cenzury. Rosjanom też zależy, i to też trochę takie oportunistyczne jest, zależy, żeby przejąć na przykład te regulacje, które są na przykład w ramach Rady Europy dotyczące bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i popełnianych przestępstw w cyberprzestrzeni, bo Rosjanie tam nie zgodzili się na taki zapis, który pozwalałby na możliwość dostępu do danych na terenie innych państw niż, że po prostu możliwość ścigania tych przestępców nie ogranicza się do granic, tylko jest możliwe do tego, żeby śledzić takiego przestępcę nawet w Rosji. No a ci przecież hakerzy to nie tylko siedzą na świecie, ale też w Rosji. I Rosjanie się na tę konwencję nie zgodzili w ramach Rady Europy, mimo tego, że też przystąpiła Japonia, Stany Zjednoczone, do takich właśnie regulacji, które są zgodne z interesem wszystkich. I teraz Rosjanom zależy na tym, żeby przerzucić to na poziom ONZ-u, bo tam zyskują głosy większości. Bo tak jak wspomnieliśmy wcześniej, zarówno państwa azjatyckie, jak i afrykańskie zaczynają się przekonywać do wersji, że fajnie by było jednak mieć możliwość większej kontroli tego, co dzieje się w sieci. I Rosjanie zaproponowali, już nie wchodząc w bardzo duże szczegóły, poszerzenie takiej grupy ekspertów rządowych, którzy zajmowaliby się właśnie takim międzynarodowym kodeksem dotyczącym bezpieczeństwa informacyjnego. I ten kodeks miałby dawać reguły postępowania. Na przykład zastanawiano się nad tym, bo to już funkcjonuje od wielu lat, zastanawiano się nad tym, czy atak cybernetyczny może być podciągnięty pod artykuł 51 Karty Narodów Zjednoczonych, który mówi o samoobronie. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli zostaliśmy zaatakowani przez z zewnątrz w ramach właśnie w cyberprzestrzeni, to mamy prawo się bronić, czy nie? Czy to już jest kategoria casus belli?
I szereg innych rozwiązań, które jeżeli nie będziemy trzymać ręki na pulsie i nie będziemy baczyć na to, jakie regulacje są przepychane albo kto zbiera jakie koalicje na świecie do tego, żeby dzielić internet, żeby ograniczać swobody ludzi, a jeszcze po całej fali pandemii, no to jest po prostu woda na młyn dla tego typu rozwiązań, żeby ograniczyć nasze swobody, nasze możliwości działania w sieci. Ja się bardzo cieszę, że padła nazwa ONZ, bo my czasem mamy wrażenie, że to jest kompletnie niepotrzebna organizacja. Okazuje się, że ona może decydować o naszym wolnym dostępie do internetu, naszym swobodnym przepływie informacji. I jakby warto pielęgnować takie instytucje, które jednak dają także niestety możliwość poprzez swoją, i to jest ta słabość świata demokratycznego, że świat demokratyczny jest mniejszy niż świat autorytarny. Tak, więc wracamy dzisiaj znowu do takiego myślenia w kategoriach polityki amerykańskiej prezydenta Bidena, który mówi, że świat demokratyczny powinien się wzmocnić względem świata autorytarnego. I to także widać w samym internecie, bo ten internet staje się emanacją zderzenia właśnie tej wielkiej wyspy demokratyczności z całą resztą, z tym oceanem autorytaryzmów. Więc będziemy się przyglądać. Ja pozwolę sobie, Agnieszko, ciebie, jeżeli dasz się zaprosić, i to wróciłybyśmy do tego tematu, bo tutaj on jest bardzo dynamiczny i warto o tym opowiadać, tak żeby także jakby pokazywać, jakie zmiany następują i względem czego być wyczulonym. Ale ja także mogę Państwu powiedzieć, że i to musi wybrzmieć, bo jak powiem i zostanie w sieci, to ty się nie wyprzesz później. Agnieszka... Ty również. Tak jest. Agnieszka obiecała, że da się zaprosić. Zresztą ja już muszę się przyznać publicznie i absolutnie nie mogę tego nie zrobić, że próbuję Agnieszkę Legutską razem z twoim partnerem z pismu... Bartoszem Bieliszczukiem. Tak jest. Od dłuższego czasu, trochę tutaj się żalę, namówić na jeszcze jedną świetną rozmowę, ponieważ tak poluję na ciebie w temacie waszego wspólnego raportu o dzieciach Kremla. Ja już tutaj zapowiadam, że jedną z naszych kolejnych rozmów będzie, bo Agnieszka obiecała, więc się nie wywinie tym razem, że porozmawiamy o drugiej generacji władzy w Rosji, bo nam się wydaje, że prezydent Putin rządzi 20 lat i pewnie jeszcze trochę porządzi, czy tak długo, jak będzie chciał, ale rośnie młode pokolenie, które to jest pokolenie dzieci Kremla. To są młodsze wersje prezydenta Putina, to są młodsze wersje Ławrowa, to są młodsze wersje Pieskowa, Patruszewa. Tak jest, i innych oligarchów. I chciałabym, żebyśmy zobaczyli, kto przejmuje władzę, kto przejmuje pałeczkę rządu w Rosji. Więc ja z góry zapowiadam i zapraszam na rozmowę o dzieciach Kremla. Najprawdopodobniej, jeżeli ustalimy konkretny termin, będzie to jeden z czwartków pierwszych czerwca, także proszę śledzić naszą stronę internetową, zapowiedzi. Ja serdecznie Państwu dziękuję, zapraszam na nasze kolejne czwartki rosyjskie, na szczęście wróciliśmy. Aga, serdeczne, wielkie dzięki. Cieszę się, że razem z Tobą otwierałyśmy... Jestem zaszczycona. Otwierałyśmy, tak jest, postpandemiczne debaty na Koszykowej. To jest dobry znak, jeżeli ktoś wierzy w takie przesądy, sądy, przesądy, to mogę powiedzieć, że mając Agę Legutską na fotelu, to będzie dobry sezon, czerwcowo i pewnie zaraz później po wakacyjnie. Także jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję. Agnieszko, także Tobie zapraszam i mam nadzieję, że się zobaczymy już w czerwcu. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję bardzo i dziękuję Państwu również.